Dzień dobry, witamy w Tarnogórskim Centrum Kultury, gdzie przygotowaliśmy dla Państwa 8. edycję Tarnogórskich Dni Kultury Podróżniczej, które odbędą się już od 23 do 26 lutego. Basiu, od czego zaczniemy imprezę? Imprezę zaczniemy już w czwartek, 23 lutego, od prezentacji podróżniczej Artura i Dominiki Olesiów, którzy opowiedzą o swojej podróży do Gruzji własnoręcznie przerobionym kamperem. To jest gruba sprawa. Tak. A czy znajdzie też coś dla miłośników kina? Tak, dla miłośników kina mamy przygotowany film Wulkan Miłości, który opowiada o małżeństwie, które było zakochane w wulkanach i przez wulkany również zginęło. To będzie bardzo duża dawka emocji. To może później dla odprężenia coś zupełnie zabawowego. Tak, zupełnie zabawowe rzeczy mamy przygotowane na sobotę, ponieważ będzie kolejna odsłona wyzwań LEGO, które będą dotyczyły podróży właśnie. Jest to propozycja przygotowana specjalnie dla dzieciaków, także zapraszam serdecznie również najmłodszych. A po południu mamy przegląd slajdowisko TG, na którym wszyscy chętni mogą opowiedzieć o swoich podróżach i przygodach związanych z podróżowaniem, jakie przeżyli, czy to w ostatnim roku, czy też jeszcze w poprzednich latach. Mhm. I czy jeszcze można się zgłosić do udziału w tym przeglądzie? Zgłaszać się można do 5 lutego. Świetnie. Do samego wieczora, także zapraszam serdecznie. Zdecydowanie warto, bo słyszałem gdzieś wróbelki na mieście ćwierkają, że są bardzo atrakcyjne nagrody dla uczestników. Tak, zawsze są atrakcyjne nagrody. Gdybym nie była organizatorem, bardzo chętnie bym się zgłosiła, żeby takie nagrody otrzymać. Ale ty już swój udział w tym wydarzeniu masz inny. Tak. Po raz pierwszy będę prezentować swoją podróż, którą odbyłam w 2020 roku razem z moją przyjaciółką. Poleciałyśmy do Grecji, Albanii i Macedonii i tam przeżyłyśmy wiele ciekawych przygód. A obok ciebie, kto będzie główną gwiazdą festiwalu? No właściwie to nie będzie aż tak bardzo obok mnie, ponieważ ja występuję w piątek, a pan Marek Tomalik występuje w niedzielę, ale właśnie to Marek Tomalik będzie główną gwiazdą Tarnogórskich Dni Kultury Podróżniczej i bardzo się cieszę, ponieważ pan Marek jest znawcą i wielbicielem Australii. Jest także dziennikarzem radia RMF Classic, które również bardzo lubię. I o czym pan Marek będzie opowiadał? Pan Marek będzie opowiadał o wyprawie drogą, której nie ma, która jest właśnie takim szlakiem w Australii, który jest bardzo trudny pod względem zarówno wytrzymałościowym, jak i trudnym logistycznie. Bardzo wiele osób, podróżując tą drogą, miało różne nieprzyjemne przygody, ale pan Marek, jak również wiele innych osób, które tą trasę przejechały, Dał radę. I o tym nam opowie. Dzięki bardzo. Dziękuję. Zapraszamy więc jeszcze raz od 23 do 26 lutego. Bilety są już dostępne w kasie Tarnogórskiego Centrum Kultury. 8. Tarnogórskie Dni Kultury Podróżniczej czekają na Was. Dzięki. Zapraszamy.